w ogóle, nie? Dzień dobry widzowie, jesteśmy dzisiaj rano pod kościołem, bo idziemy na msza z okazji osób bezdomnych. Brakuje wampira jeszcze z Beatą. Mirka i Kasię, nie? Mirka i Kasię. Przyjdą, bo prawie szli tam jeden, by ich widzieli, nie? No. Jest Michael. Może kaczanie za kolegów. Fajnie wszyscy obleceni, no to idźcie. Pojedziemy po leku. I się nie bać. Chodź Mirku, wszystko dobrze jest? Porządku. Janusz, dobrze jest, Jan? Odbieram to. No, jakieś chleby, trochę mam jedzenia, to wam przyniosę potem też. Chleb to bym mamy. Aha, mocie, to dobra. To idziemy. Bądźcie obcy. Się nie bać. Idź się jakieś fyrlo obudź, nie? No, ta maszyna też mu dużo pomaga. Co ja, dobry pani. No. Dobry. Zbysiu idzie. Ciepło, Michael idzie. Kongo. Idzie Janusz. Janusz, żeście się golotami zamienili, widzę, tobie bardziej pasują, bo się schudrzy, nie? Nie, bo ja jestem szczuplejszy od niego. No. To on go do kudu omoc 36 w pasie. Dobra, chodź. Ale to jest ta nowa rozmiarówka jakaś, kudu. Co się stało? No tu pisał o tym psie, nie? O czym? O tym psie tu. A że jest. No, przez Andrzeja o 8. No i fajnie. To pójdź Kongo, idziemy wszyscy osoby. Dzisiaj msza za osoby bezdomne. Złożona przez pana Andrzeja. Także godzina 8 rano, idziemy pożegnać te wszystkie osoby, które śpią na ulicy i nie mają domu. Wiesz, jak będzie miał zimno, nie? To zobacz, co pan Marcin mu dał. Przesuń się. No. To możesz od razu sobie, tu masz kopię z barana czy z czegoś. O. To ty się przykryjesz, kurde. Mirku, tu masz też ręcznik, bo ci brakuje, prawda? Nie, to ty byś był fajny. Ty, ale chłopie, to jest, wiesz jakie to jest ciepłe, jak i... Widzę, opak, to tu było. Kuźwa, ale to czekaj, mi gość tu. Nie, poczepka trzeba dać. Poczepka? Ja, on dał poczepkę. To teraz damy poczepkę. Dobra. Poczekaj. To ci po składu, Mirek, na wozy ci dół. Na razie. Ale wiesz jakie to będzie ciepłe miał, fajne. No, a ja mu ogień zrobił. No, od razu... No wiesz, ale rano wstanie, to będzie... No. A to na wszelki wypadek, aby richtig już było zimno. No. To się tym też przykryje. No. A ja ci do kupię, wiesz, no. Mirek już umie. No, ty drzewo rąbiesz, Michael? Ja niech rąbię, jak mi jakoś... Ja niech mu tam narąbię. Ten siekiera jest, Michael. Siekierka tyś możesz. No. Dobra, bym też pomogę. Dobra, możesz puścić. Ogień już jest. Bo dzisiaj będzie zimno. No, już się chodzi. Dzisiaj będzie zimno, prawda? No, ale w tym nie zmarznie. Nie. Tej no. Owczej, kuźwa, to nie ma szans. Nie, to będzie wszystko gitara. Puść to zaraz. Zrobimy, tu wycimy za jeden ruch, wiesz? No. Tu wycimy za drugi ruch. Pomóż mu. Nie, zaraz. Dobra, to ja hajsuję do pieca. Zaraz węgiel mu tam, węgiel. Patrz, Mirek, tu. No. Za jeden ruch. Tu za drugi ruch. I... Wyprostujemy trochę. Na zamek, to się zamknie. To się zamknie. Tu jest czarny róg. To. Ja. I patrz. O, poszło. Pięknie, nie? Ja teraz zamkniemy to. Zamkniemy to. Ale zamykiem sobie zawsze mniej na nogach, nie? A tam bez zamka to sobie mi u góry. Tak robisz, nie? No, tu mnie u góry. Patrz. No, poczekaj Mirek, przed tym się. Ja się tym teraz przykryjesz, to ciebie ciepło odbierą, Mirek. Weź tam Mirek powtórzyć, no. No, zobacz. Super, wiesz, dziękujemy panie Marcinie bardzo. Wiesz o Marcinowi. Ciepło, nie? Jo, Marcinowi to mój kolega z sekcji. Dziękuję mi jego domu. No, ważne, żebyś był szczęśliwy. Żeleziuk też sprawdza się, nie? Teraz jak dopiero na hajcogu, widzisz, już się sprawdza, nie? No. Już się chłoni. Już goda. Teraz zgodą, nie? Fajnie.
No musiał porywać jeszcze tam trochę od spodu, ten wyjdzie. Aha, jeszcze mam tak, to aha, i to jest Akim. Bardzo pozdrawiamy Siemianowice, bo żeśmy jeszcze Akim nie roztegowali tego Danilka. No. Tego, wiesz co? No. Masz taki nóż, Mirek? Na oknie miał nóż. Mirku, jeszcze za chwilę ci to jeszcze, mam jeszcze jedną rzecz dla ciebie. O, ty mam dzisiaj dla ciebie ten. Dobra, ja to porynu. Jest nóż, ja. Kościele biją. Koniec przy świętej. Tu idzie pan Andrzej z mamą, który ofiarował tą mszę. Bardzo dziękujemy. Kongo, Kasia, Achimek, Zbysiu, Zdzichu, Michael, Kasia z naszym poszkodowanym. Pokaż, co ci się tam stało w tą tarynkę. Tako ropa mógł. No. To wiemu godą mydliny to moczą. No, Andrzejek, wszyscy są. Kasia zadowolona, się modliła. Michael nie chciał Kongowi dać znak pokoju, nie wiem czemu. Wszystko żartuję przecież. No i co, pożekali mnie? No i mam nadzieję, że może jakaś iskierka od Pana Boga nas wszystkich. Tak, od razu lżej na serduchu, nie? Tak, tak. Mirek nie widok dopiero. No jeden Mirek jest, jeszcze drugi wyjdzie. Mirku, a co to się stało? Powiedz, to jest od palca? Nie. No kurczę, ropa się zebrała, no. Trzeba będzie coś zrobić. No mówię, wczoraj... Ale to musi to robić, bo nie wiem. Mirek. No, jest no. Mirko. Jak Mirek, lżej na serduchu. Jakomu, ewentualnie się zna. Zdzichu, jak się czujesz ty? Dobrze? Dobrze. No to w porządku. Ciepło jest. Na stoł łazi, zamiatać mi liście, ty z powodu. No to fajnie. Wyjdzie, to zawsze mu coś tam było, gdzieś w tydzień. Zawsze coś może. To jest, Zdzichu, to jest ostatni konwój tutaj bytomski. Z Opola, ale teraz bytomski. Strażnik. Fajnie, że wszyscy są. No brak, jeszcze Mirek następny, mamy trzech Mirków. Jest trzech amigos. No nie ma nas wszystkich z różnych względów, bo też pozdrawiamy i Stasia i Krysię, w związku na wszystko, wszystkich pozdrawiamy, no niestety jest jak jest, ale cieszymy się, że mamy, że jesteśmy, że do przodu i fajnie. I no i za Antka też się modlimy, bo za Adriana się modlimy, za wszystkich, którzy no niestety stracili się, bo taki przyszedł los i... Także pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia. Pozdrawiamy wszystkich widzów, no bo to dla was wszystko też. To chodźcie, kochani. Parafia świętego Napomucyna. Nie, Mirku, pierwszy raz tu byłeś, czy już byłeś tu w kościele? Kiedyś? Myślę, kiedy ja tu ostatnio był, że się kościół nie rozliczył. A te kościoły to przeżyją wszystko i trzęsienia ziemi, to jest ziemia święta. Mirek. No nie wiem. Czemu? Czy to jest akurat nie tak ziemia święta, bo aby faktycznie w naszym terenie trzęsienia jakiekolwiek były, jakiekolwiek podobne zdarzenia, to nie wiem, co by z tego... No wiesz, może solidne, bo fundamenty są. Ale przynajmniej wieża by była naruszona. Z kościołem to jest jak z rodziną. Jak ma solidne fundamenty, to wszystko przetrwa. Tak, gdyś to teraz powiedział, choćby się chciał powiedzieć, że... Trzeba poskładać. Ekspozycja obsługi. Achim. Co? To nie takie proste. No to ma wyglądać tak. Ja no taki do ćwiczeń, wiesz? Kurde, zajdź mi się, no ja muszę iść. No, stoję do ćwiczeń tutaj ci przychyli. Dobra, nie ma sprawy. A Majkę na położę, bo Majkę ma projekt w takim rzeczy.
A że wszystko groj buty mi wie. Ciepło się zaczyna być. Bo on ciepło, to będzie czerwono czerwono. Hello, hello. Kaczki mi uciekli. Muszę je jakoś gnać. Chodźcie, dzieci, chodźcie. No, chodźcie nazad. No. No. Jak zajwaniają. Dobra, to je potem zagną. Niech się one sam polotają trochę z mamą i to będzie. No. Jak one wyleży te pieruny? No tego to ja nie wiem, trzeba zobaczyć. No, dobra. To ci małe pieruny. Zaraz wlejdziecie tam u motworza, to i ujdziecie nazad, no. Pokaż na ten obrazek, jak to tam ma wyglądać. Tutaj się poświeca. No, Majka tam był czas po mnie. Aha. Takie coś. Mhm. Porieraz w piecu, żeby miał ciepło. To jest od Majkla, nie to przymknąć i wydać mi jest ciepło za róż. Na pewno to jest tak. Siadaj sobie, Mirej. Bo by mógł tak jak Zbyszkowi przekierował pieniążki i na ten prąd, wyżak. Bo możemy iść... Nie chcesz prądu? Nie chcesz. To wela tyś już lot wycimał. Wszystko będzie mój. A czemu Mirek nie chcesz prądu? Bo nie, bo tu są całe pluty, to będzie skoku. Aha, kable masz przerwane. Wszystko. Ale nie, to jak ci godą Mirek, ty aha. Się nie martw, ci to no. Zrobię. Nie. Tu kucie, że miałby trochę, to już martw ci. Na to nie A to jak chcesz? Nie, wiesz, no. Ja też nie będę za chwilę nic robił, nie? Jak się ty nie chcesz prądu, to ja no, też... No, to wiadomo, nie? No. No, dom... Natomiast, no, byłoby ci łatwiej trochę, nie? Co? Panie, wiesz... No. Domy rady, panie. Stare dechy, nie? No po co? To się wszystko porąbie, będzie miał pusto. Dobrze, że pod spodem nikt jeszcze nie ma. Nie no, tu wcale żody nie mieszka. No. A ty, no. No. To jest, bo to jest, tu masz te pedale, no. Tutaj możesz na to stary ćwiczyć, a tu będziesz u góry. No. Wiesz, zaraz czekaj, chyba jeszcze tutaj ci pokażę, ale pomysłowe tutaj, wiesz? Pomysłowe tutaj. Tu się pies czerwony robi. Bez chody, a my szli, nie? A my na wrony łazili, wiesz tak? No. Wrony my tali, potem by je puszczali do takiej kloty, nie? No. Chyba styknie, nie? Ja. Ta siekierka mudryje kole łóżka, żeby... Ty już ani od Bajta widzę, że jesteśmy tak za ptakami był, prawda? No, ja ma nie pismie, bo w jednej izbie, w ostatniej izbie, bo my na starym mieszkaniu mieszkali, delówką nie było, gałęźmy mieli to. To my mieli tam toki, wruny, sroki. No ma już. Ale stare mieszkanie to było, wiesz, jakby umilka tam pod nim, jak ten myszko i nie było w tą, wiesz, tam żadnego nie było. No. To by się zrobili taką klota, nie? Aha. Ale ja tam puścił wróble. A ja przyłączę, bo za pora dni te wróble nie ma. To się okazało, że to sroki i wruny zebrali te wróble. Co tego dobrze? No a ja myślę, że mi pociekali, no pasa pełno bierze, bo sroka zje wróbla wszystko, nie? Nie, ja, bo to jest mięso zewnętrzne, to jest wiesz. Znaczy wiesz co, widzę te gablony, sroki, jak one, jak się młode... Się biją i te... Nie, młode kaczki jak się wylęgają. No to ty się zezerą. Jezu, no. To u nas tam nad stawem, nie? To było sójka, wrona, wróg. Co to może jest te kurkowice, no kurde, no. Dużo jest kurkowa. Rodzina. Jej.
Mama od nich tu je. I ciamrają. No, widzisz jak ciamrają, Majkiel. Ciamrają, jak młodszym, jak targają. Jak malutkie, to jest, idzie pokrajać tam w drobny mak tego. Z chlebem, że z chlebem, ja, bo to taki nie dojebany, no, ta mała kaczka. To będzie czarna owieczka. Ja. Mało, mało. Brzydkie kaczątko. No. Mało, co, no, wiesz o co mi chodzi, no. Taki, mały, taki mały lumpek, no. Ale pan go wywijał, jak go na loto grywny. No, to dobra. Panie, wypierzyli się te pieruny teraz, ten kacor, tyś, kacaraba, tyś, wszystko widzisz. Te kury też niektóre gołe, ale one pióra dostawają. Także co, jademy, Michael, do domu. Godzina poutrowano jest najważniejsze, to jedziemy my pociamrać. No. To kogo masz za gościa? Mirka. No, widzisz, przyszedł pierwszy, przyszedł, no. A jak Michael godał, żeby ci się... Z której bajki uciekliście, no. Sąsiedzi. Tak jak Michael powiedział, Mirek będzie umiał łazić i przyjdzie do ciebie, no. No i... Jest, no. I tam ta kryka już widzicie, ino mo... I już fyrlo, nie? Mirek dobrze jest, nie? No. Kuleczki się przyniósł, Mirek, widza? Mirek takie kulki lubi, no. Jak ci się Mirek parę już... No. To dla Mirka szokolada. No, to fajnie. Się domówi, no. Opy, to ci pasuje, nie? Te one, te ślugi, nie? I no otworzymy trochę ogna sam trochę, wiesz, bo dzisiaj macie ciepło. Otworzymy. To programy mosze wszystkie, nie? Wszystkie są. No to dobrze. No a ja najlepszy, no. Jo Aladyn leca z dywanem. Zaraz go wycieplimy na haszuk, Michael, co? Ten stary. Idziemy do auta. Ja to lubię, latające dywany. To ja już słońca na dół, wiesz? To czekaj na mnie na dole, Michael. Ta, jak to gadają? No. Leca, bo chce. Nie, tanią kupiłem, drożej sprzedam. No. Latające dywany. Ja zarobię da, Michael. Jademy do Mirka, do tego. Wyskaj. No. Do Kasi, do Mirka. I potem do tego jeszcze, do ciebie tam. Do leniwców. Jak to powiedział dalej? Leniwiec z Pospolity. I leniwiec jeden, nie wiem jak mu to nazwą. Nie umyty. Spytamy Darka się, jak mu nie nazwą. Leniwiec nie umyty. Ja, ale on już, no Mirek się już umył, no go tam jakiś jest. Pospolity leniwiec i nie pospolity, wiesz? No, dobra chłopcy, to ja idę i o drugi będę. Chłopcy, zajsum na hołdzie. Co my robimy? Kopania tam jest, wszystko jest. Zajść trochę z łomu zbieramy na śniadanie. Tak to jest, no. Majcie zaś zamiatę ten kiosek i przybyszli. Zawsze każdy jeden grosz się przyjdzie, jeszcze się go dumą. Na dumą. Opłaty, nie opłaty trzeba. A jeść trzeba też, no. Darek, bo dzisiaj o drugi. Przyjdzie to zaś pójdzie pooglądać do Mirka, do Janusza. Jakby nie było. Cały czas po leku, ale idzie się do przodu. Jakbyś ktoś miał tamtyn. Kurde, tu my się chyba nie wkopiemy, nie? Chłopcy tam zbierają. Także jakby ktoś miał złom albo coś niepotrzebny, to z miłą chęcią weźmiemy i pojademy. Także groj i bucy i pozdrawiamy.